omawiamy przedstawień 83. To jest naprawdę gigantyczna liczba. Klasyka zaczyna żyć w głowach twórców, zaczyna dyrektorów teatru i tak dalej. W związku z tym mamy do przyznania 3 duże nagrody pieniężne dla teatrów i potem jest olbrzymia pula nagród indywidualnych. I teraz z tych 83 musimy to wszystko podzielić. W związku z tym zaczynamy się kłócić. Zaczyna się tajna część obrad. Państwa prosimy, żebyście nas zostawili. Teraz już będzie część zamknięta. Za kilkanaście minut na kilkudziesięciu polskich scenach zagrane zostaną spektakle czerpiące inspiracje z Polski i literatury dawnej. W ten sposób widzowie w całym kraju będą uczestniczyć w finale konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej, klasyka żywa. Konkurs Klasyka Żywa jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Werdykt jury konkursu poznamy już za chwilę. Ideą ustanowienia konkursu Klasyka Żywa było wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych w teatrze, żeby zainteresować twórców tematami i formami, które tkwią w literaturze dawnej i które mogą być niezwykle interesujące także dla współczesności. Założenie tego konkursu, takim wymogiem regulaminowym, było to, aby teatr jednak posługiwał się w przedstawieniu teatralnym integralnym tekstem autorskim. Natomiast kształtowanie inscenizacji, już teatry miały całkowitą dowolność. Konkurs był dwustopniowy. W pierwszym etapie był to konkurs scenariuszy, czy konkurs takich pomysłów ideowych na przedstawienia. Można było otrzymać dofinansowanie na zrealizowanie. Druga część dotyczyła już samych przedstawień, przy czym niekoniecznie musiały być to przedstawienia te zrealizowane na podstawie scenariuszy z części pierwszej. Czyli ta pierwsza część pobudzała inspiracje i zainteresowanie. Ta druga część oceniała efekt. W konkursie projektów dofinansowanie otrzymały 22 premiery. Natomiast do konkursu inscenizacji zakwalifikowały się 83 spektakle. Scenicznych realizacji polskich tekstów powstałych przed końcem 1969 roku, a więc przed rokiem śmierci Witolda Gombrowicza, podjęło się 60 teatrów z 31 miast. My tak naprawdę szukamy żywości, to znaczy, żeby czytać, mądrze czytać stare teksty i widzieć w nich współczesność, i widzieć w nich przede wszystkim współczesne konflikty, żeby widzieć w tych dzisiejszych, odbijających się dzisiejszych ludzi. Tego szukamy, dlatego to się nazywa Klasyka Żywa. Nie bać się. To było najtrudniejsze zadanie. Przestać liczyć czas, skupić się i wyłącznie na zadaniach. Nie da się emocjonalnie z monologiem wewnętrznym zrozumieć postawy chociażby Gustawa, który gubi się w czasie, nie pamięta dni, myli daty. Uświadomiłem sobie, że nie ma co próbować tego wszystkiego właśnie przeżywać, bo trzeba cały czas wracać do konkretu, który jest ukryty już w Mickiewiczu, w tym tekście. Tyle wytrwał, tyle wycierpiałem, chyba śmiercią bole się ukoją. Sprawa z improwizacją była inna, dlatego że ja uświadomiłem sobie, że nie mogę mówić o improwizacji w imieniu kogoś albo czegoś. Muszę mówić improwizację, która jest o mnie. Oczywiście padło na stój pysk tygnoju, to świętość narodowa, ale przecież tak naprawdę jakbyśmy się wszyscy zastanowili, co robimy sami w domu, w pokoju, kiedy nikt nie patrzy. Idziesz do łazienki, sikasz, potem leżysz, o czymś mówisz, a potem śpiewasz sobie jakąś piosenkę,
I właściwie to wszystko robi Konrad, będąc sam w celi. To nie jest o narodzie. To nie jest o poświęceniu się dla narodu. Konrad jest egoistą i marzycielem. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. Jest sporo przedstawień dla dzieci klasycznych. Wrócił Prastusiowy pamiętnik, czyli bajka Marii Kownackiej z lat 30. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Chodźcie na chwilę. Piękne słowo, piękna właśnie literatura, która mimo tylu lat wciąż jest uniwersalna i ponadczasowa i wciąż zagarnia dzieci do zabawy, do głębszych przemyśleń. Mam taki ładny zeszycik jak Matosia i będę w nim zapisywał wszystko, co się u nas w klasie dzieje. Niesamowitym na pewno doświadczeniem jest zderzenie się z młodą widownią, która jest chyba najbardziej wymagająca i mega trudna. Mieliśmy obawy, czy ten tekst będzie dla nich zrozumiały, ale jest taki. W Plastusiu przede wszystkim mówimy o wartościach, takich jak jest przyjaźń, jak bardzo istotna jest to rzecz w życiu, żeby mieć wokół siebie osoby, którym można po prostu zaufać w najtrudniejszych momentach. Także bardzo dużo spektakli, które są odkryciami tytułów, nazwisk. Adolf Nowaczyński, Cały samozwaniec. Jest to sztuka raz zrealizowana na scenie przez Solskiego, czyli proszę sobie wyobrazić jak dawno, i potem nigdy nie grana. A okazało się, że tak bogaty, tak ogromny tekst można przenieść na scenę jako wartkie, dynamiczne, pełne emocji i współczesne przedstawienie. Mówię tu o Teatrze w Legnicy. Pomysł jest autorski Roberta Urbańskiego, szefa literackiego naszego teatru, i wydawało mi się, że ten tekst tak mocno uderza i w nas, i w nasze przywary, i w przywary Rosjan. Czy on jest taki antypolski i antyrosyjski nawzajem? Mój bohater jest w sumie na pograniczu. Balansuje on między taką dziecięcą naiwnością, a dojrzałym podejmowaniem decyzji. Człowiek się nie skupia na tym, co go ogranicza. Jest trochę w tym nonszalancji, czuje, że może wszystko. To, co najważniejszego chciał zrobić car Dymitr, to dać ludziom wolność. No to się niestety nie udało, bo jak się okazuje, ludzie nie chcą tej wolności. Znaczy, nie wszyscy są na nią gotowi. Jest swobód niegłodny? To czuj ty duch ruski! Szukaliśmy takich prostych środków, prawda, żeby to widza dotknęło, żeby to było dotkliwe. No i jakby ta krew lejąca się po tych blachach tam, prawda, myślę, że ona dotyka. Widzą Państwo takie specjalne nisze, za którymi właśnie wlewamy wiadra krwi sztucznej. To jest właśnie stół, jedyny element ruchomy w tym spektaklu, który czasem płonie. Te, które wciągi, grają właśnie w przedostatniej scenie spektaklu, bardzo spektakularnej, i są takimi elementami, które tworzą całość z tym oto ostatnim kostiumem Sara. To jest jakoś mój punkt widzenia świata, nie? Mocno mnie to interesowało, a poza tym pamiętajmy, że my jesteśmy w Legnicy, to znaczy my jesteśmy w małej Moskwie, i tutaj każde mówienie o polsko-rosyjskich relacjach brzmi trochę inaczej niż w Słupsku.
Pewnie nas czeka noczka albo może północki, bo to strasznie trudne, bo chodzi o to, żeby docenić wszystkich. Nikogo nie skrzywdzić, co się nie da, jak wiadomo, więc kogoś trzeba będzie. Pewnie się domyślamy, kto będzie miał nagrody zespołowe, nagrody teatralne. Tośmy w gruncie rzeczy dogadali, ale Państwu nie powiem. Natomiast teraz jest przed nami rozdzielanie, czy docenianie, tak to trzeba nazwać, docenianie roboty indywidualnej. Szalenie ważne jest, do jakiego stopnia przekaz idący ze sceny komunikuje się z widownią. Czasami powstają takie spektakle, które są ważne lokalnie, na przykład ważne są dla określonej społeczności, bo dotykają tej społeczności tradycji, czy jakiegoś rodzaju dialektu, języka. I myślę, że tutaj taka kategoria klasyki też w rozumieniu pewnej lokalności jest istotna. Remusa, kaszubska epopeja, jest zapisem historii człowieka tej ziemi, kaszubskiej ziemi, który dostrzegał w sobie to, że jest spadkobiercą wielkich książąt kaszubskich i pewnego razu postanawia, że wyruszy zobaczyć, jak daleko sięga kaszubska ziemia. Remigiusz Brzyk, reżyser tego spektaklu, starał się wydobyć to, co było najistotniejsze, najważniejsze dla Majkowskiego, dla autora, że warto być dumnym ze swojej kultury. Zależało nam na tym, żeby spektakl Remus cały czas zagrzewał do walki o swoje, o utrzymanie swego, do niepoddawania się, do niewymykania się ze swojej kultury. Kaszuby to Polska. To był taki konkurs, który miał na celu doprowadzić do tego, żeby teatry zechciały do klasyki sięgać. I to się udało przede wszystkim. 83 spektakle, to jest ogrom. Według mnie to ta liczba świadczy o tym, że teatry chcą wystawiać klasykę i że ona jest interesująca dla współczesnego widza. Widziałam przedstawienia, które spowodowały jakieś takie poczucie, że jestem we właściwym czasie, na właściwym miejscu i że mam jakiś przywilej nawet oglądania tego, że to mi się wydarzyło, że po prostu ktoś pięknie pisze, no, że po prostu Mickiewicz pięknie pisze. Jest 15 po północy, zaczęliśmy dzień o 10 rano, kończyliśmy go w tej chwili, mamy ten werdykt, więc trzy główne nagrody festiwalu. Pierwsza nagroda to jest 150 tysięcy. Jurorzy obejrzeli 83 spektakle z 60 teatrów w Polsce. Przyznano 34 nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 530 tysięcy złotych. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów TVP Kultura oraz całą publiczność zgromadzoną dzisiejszego wieczoru w kilkudziesięciu teatrach w całej Polsce. Pozwólcie Państwo, że odczytam werdykt jury konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej. Klasyka żywa. A zatem zaczynamy od nagród i wyróżnień indywidualnych. W dziedzinie prac dramaturgicznych nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Robertowi Urbańskiemu za opracowanie dramaturgiczne spektaklu Car Samozwaniec, czyli Polskie na Moskwie Gody.
Adolfa Nowaczyńskiego w Teatrze imienia Modrzejewskiej w Legnicy. W sądach sprawiedliwość! Obdarujemy każdemu po zasługach jego, tak iż będziecie zadowoleni i w spokoju zaczniecie żyć! W dziedzinie prac dramaturgicznych przyznano także dwie nagrody: Jakubowi Rożkowskiemu i Adamowi Nalepie za adaptację Faraona Bolesława Prusa w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz Natalii Korczakowskiej i Wojtkowi Zraukowi Kossakowskiemu za adaptację Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W dziedzinie muzyki nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Jackowi Wierzchowskiemu za Akropolis Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. W dziedzinie choreografii nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Witoldowi Jurewiczowi za spektakl Car Samozwaniec, czyli Polskie na Moskwie Gody Adolfa Nowaczyńskiego w Teatrze imienia Modrzejewskiej w Legnicy. W dziedzinie scenografii nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Annie Met za Bramy Raju Jerzego Andrzejewskiego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym i Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Znowu zostaję sam, tylko bardziej niż przedtem samotny. W dziedzinie scenografii nagrodę także otrzymał Mirek Kaczmarek za Wesele Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W dziedzinie reżyserii nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Michałowi Zadarze za Dziady część pierwsza, druga, czwarta i Wiersz Upiór oraz za Dziadów część trzecią Adama Mickiewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jedną chwilką! Lecz te, co jutro myślą, wszyscy przejdą! Istnią tylko! W dziedzinie reżyserii przyznano także cztery nagrody. Radosławowi Rychcikowi za Grażynę Adama Mickiewicza w Teatrze imienia Solskiego w Tarnowie. Małgorzacie Bogajewskiej za Ich czworo Gabrieli Zapolskiej w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Dagmarze Żabskiej za Króla Maciusia I Janusza Korczaka w Teatrze Figur w Krakowie. Lenie Frankiewicz za Plastusiowy Pamiętnik Marii Kownackiej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W dziedzinie aktorstwa nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Barbarze Wysockiej za rolę Idalii w Fantazym Juliusza Słowackiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To jedna z dusz ranionych. Jedna z dusz, które są mi dawno bratnie. Znam go. I tych wyłobów czerwonych dotknę się. W dziedzinie aktorstwa przyznano jeszcze dwie nagrody za role kobiece. Magdalenie Łaskiej za rolę Plastusia w Plastusiowym Pamiętniku Marii Kownackiej i za rolę Chochoła w Weselu Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz Gabrieli Muskale za rolę żony w Ich czworo Gabrieli Zapolskiej w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano Bartoszowi Porczykowi za rolę Gustawa Konrada w Dziadach Adama Mickiewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Odbierzcie mu żelazo! Rozdejmijcie pięście! Jesteście chrześcijanin! Taka myśl bezbożna! Znasz mnie, Ewangelio! A znasz mnie nieszczęście? Ale dobrze, dobrze! Nie trzeba chwytać się przed polą! Wskazówka?
Na 9 i 3 świece! Przyznano jeszcze 2 nagrody za role męskie. Samborowi Czarnocie za rolę Fedyckiego w Ich czworo Gabrieli Zapolskiej w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi, Ireneuszowi Czopowi za rolę Króla Ignacego w Iwonie Księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Jury przyznało 2 nagrody specjalne po 20 tysięcy złotych Miejskiemu Teatrowi Miniatura w Gdańsku za Remusa Aleksandra Majkowskiego. I scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie w koprodukcji z Zamkiem Cieszyn za Powsinogi Beskidzkie. Obydwie inscenizacje mało znanych i zapomnianych tekstów klasycznych odznaczają się niezwykłymi walorami integracyjnymi dla społeczności Kaszub i Śląska Cieszyńskiego. I teraz punkt najważniejszy dzisiejszego wieczoru, nagrody główne. Trzecią nagrodę konkursu, 50 tysięcy złotych, przyznano Teatrowi imienia Solskiego w Tarnowie za spektakl Grażyna Adama Mickiewicza. Die Fürstin, die seit je am Niemen stand, die schönste aller Jungfrauen man gepriesen, des Herrn auf Lieder Tochter, der im Land als reichster, mächtigster war ausgewiesen, wird drum Grażyna dort bis heute genannt. Drugą nagrodę konkursu, będącą jednocześnie nagrodą specjalną imienia Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe, 100 tysięcy złotych, przyznano Teatrowi imienia Modrzejewskiej w Legnicy za spektakl Car Samozwaniec, czyli Polskie na Moskwie Gody Adolfa Nowaczyńskiego. Nagrodę główną imienia Wojciecha Bogusławskiego, 150 tysięcy złotych, przyznano Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu za spektakl Dziady, część pierwsza, druga, czwarta i wiersz Upiór oraz za spektakl Dziadów, część trzecia Adama Mickiewicza. Tyle wytrwał, tyle wycierpiałem, chyba śmiercią bole się ukoją, jeśli pochym obraził zapałem, te obrazy krwią okupię moją. Wszystkim życzę wolnego uczestniczenia w tym, co robimy, w przedstawianiu światów, w których chcemy opowiadać o świecie, o naszym kraju i o nas samych. Kłaniam się Państwu. Thank you.